Drodzy widzowie, jeśli zrobicie zakupy na Vianshop do 17 grudnia, macie gwarantowaną wysyłkę przed świętami. Dlatego śpieszcie się, bo Mikołaj może do was nie dotrzeć po 17. Trzymajcie się i nara. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Wszystkiego dobrego życzy Mikołaj z elfem. Cześć, jestem suchy elfik. Aha, elfiku, idziemy dzisiaj do najgłupszego dzieciaka na świecie. Nazywa się Noob i jest totalnym debilem. Mikołaju, przerażasz mnie trochę, czemu masz czerwone gały? Czemu masz czerwone gały? Bo mi je wyrąbało z gał. Oczodoły mi wykręciło. To ze starości. Mam czerwone gały, bo jestem stary. I się odstresowuję. Mikołaju, ile ty masz lat? 25. Ho, ho. Jesteś młody. Ale to mój syn ma tyle. No to ty nie jesteś stary w takim razie, jak ma twój syn 25. To znaczy mój wnuk. Okej, okay, to zmienia postać rzeczy. O, dzisiaj z kim ja się zadaję? Pójdziemy do Nooba. Noob będzie dostawał prezenty albo dostanie rózgę. Tutaj jest rózga dla Nooba. Jak tylko będzie niedobre, to dostanie wciury. A dodatkowo mam również świąteczny sweterek, który damy dzisiaj Noobkowi. I Noobek sobie go założy i będzie już świąteczny, tak jak reszta Wojanowiczan. Będzie tak, pięknie. To jest pewnie jakiś podstęp, jakieś halucynacje ma ten sweterek. No on jest zaczarowany sweterek, spójrzcie, jest zaczarowany. No po założeniu naprawdę się zmienia. I drodzy widzowie, nie widziałem tej choinki, jak ona... co jest? Hej, no właśnie. Tutaj choineczka. To Katy zbudowała? Tak, tak, tak. No, to diamentowa choinka. Świąteczna. Więc jasne. Widzowie, subskrybujcie kanał do wojanshow.pl. Was zapraszam na świąteczne zakupy również, ponieważ widzowie, tylko do 17 grudnia gwarantowana wysyłka przed świętami. Więc jeżeli chcecie na święta dostać jakieś rzeczy z Vianshopu, to właśnie do 17 grudnia macie gwarancję, że dostaniecie je przed świętami. Więc zapraszam. My tutaj już mamy świątecznego Noobka, pójdziemy do niego na górę kominem, tak jak rasowy święty Mikołaj. I ja oczywiście elf zweryfikuje, czy on był grzecznym dzieciakiem w tym roku. Bo wydaje mi się, że on nie był za bardzo grzeczny i rózgę zasługuje, ale to zobaczymy z czasem. Więc chodźmy. Idę. Podejdźmy. O, już widzę, że tutaj sobie siedzi tam gdzieś na ganeczku swoim. O, patrz. Wcina jakieś ciasteczka. O. To rzućmy mu pierwszy mały prezencik. Zobaczymy jego reakcję. Prezencik. O. Prezencik. O, nawet jak solka mu dałeś, pięknie. No i co? Dobra, ja tam schodzę. Schodzisz tam? Dobra. O, przepraszam. Dziecko. Ha! Kim ty jesteś? Dziecko, wypadź, nie. Wypadź, to on, bo cię Mikołaju, pustuje moim łukiem. Ho, ho, ho! Nie, Mikołaju. Czy Mikołaju, tutaj Mikołaju jest grzeczne dziecko? Ja mu nic nie robiłem i mnie bił. Bił cię? Gdzie on zniknął? Czy ty biłeś mojego pomocnika? Ja jestem taki mały, czemu mi biłeś? Biłeś mojego świątecznego pomocnika, świętego Mikołaja? Jestem taki mały, czemu mi biłeś? Nie. Ej, co ty robisz? Zostaw mojego pomocnika! Złocie będzie dobra rózga. Zasłużyłeś w tym roku na rózgę. Zasłużyłeś w tym roku na rózgę. Spalę twój dom. A nie, czemu ja to gaszę? Twój dom. Przepraszam, Mikołaj. Proszę cię. Powiedz mi, bo przyszedł świąteczny święty Mikołaj do twojego domu, dać ci prezenty, ale na początku mały teścik, czy byłeś grzeczny w tym roku? Tak, byłem bardzo. Ja on to przewiem, że nie, on nie chodził do przedszkola, Mikołaju. Nie chodził do przedszkola, co? Chodziłem i lubię dużo nauki, mam dużo książek i lubię... Nie wierzę ci. Nie chodził. Nie wierzę, bo... O lol, ty masz jakiegoś niedobrego kolegę tutaj. Nie, to mój zwierzak. Ten twój zwierzak jest bardzo niegrzeczny. Niedobry elf. Nie bij mojego elfa. Dobra, jak się nazywasz? Noobek Nooboski 123. Noobek Nooboski. Czemu masz strzałę w szyi? I żyjesz. Boski? Jesteś boski? Dobra, powiedz mi, jak się dobrze uczyłeś przed... O. Co jest? Elfik zajmował. Elfik, czy ty zabiłeś naszego dzieciaka? Elfik sika. O, idzie dzieciak. O, nieśmiertelne dziecko.
Nie mi. Osus, a nie. To był przez przypadek. Ho, ho, ho. Święty Mikołaju, proszę go zwolnić, ja chcę być elfem. Kliknij tutaj prawy przycisk, mądre dziecko. Chcę być elfem na jeden dzień, chociaż. Weź swoje rzeczy, dzieciaku. Nie bij mojego pomocnika! Weź te rzeczy, bo święty Mikołaj się zdenerwował. Zgnębimy dzieci. Dobra, to byłeś grzeczny w tym roku w końcu, czy nie byłeś? Bo elfik mi mówi, że nie. Elfik to jest niedobry, a ja byłem grzeczny. Ale to musisz mi udowodnić. No, nie wiem. Pokaż, jak byłeś miły dla innych członków tego zacnego przydomku miasta. Jak byłem miły? No, byłem często w przedszkolu na przykład, byłem, o, i się uczyłem, nie był. Byłem miły, Nubek, czemu kłamiesz, że to nie, no, to weryfikujemy, idziemy sprawdzić, co umiesz, czego się nauczyłeś w przedszkolu, idziemy do przedszkola i zobaczymy w takim razie, zobaczymy. Święty Mikołaj nawet wie, gdzie jest w przedszkole. Ja wszystko wiem, ho, ho, ho. Dzień dobry. Dobrze, to tędy do mojej sali, o tu. O, widzisz się Mikołaj, dobrze. Nawet jeszcze tutaj, o, moje. No dobrze, to elfiku, zaprezentuj umiejętności naszego ucznia. Pamiętaj, że chodzi do czego chodzisz do przedszkola, czyli nie, dobra, nieduże umiejętności. Cześć! Cześć, dzień dobry. Przeprowadzimy dzisiaj test. Dzień dobry. O, bardzo ładne przywitanie, spodobało mi się to, Mikołaj daje prezencik. Powiedz mi, gdzie występuje to? To? Gdzie to występuje? To jest bardzo rzadki wysoka z Dilta i występuje na terenie równika. Tutaj na przykład, o, gdzie jest ziemia. Genialna odpowiedź, Mikołaju. Genialne dziecko, proszę dla ciebie prezenty. Ale się dużo musiałeś uczyć tego. Święty Mikołaju, nie, proszę. Nie, jeszcze udaję, dobrze, proszę, dostajesz więcej. Dostajesz więcej. Nie, święty Mikołaju, naprawdę nie trzeba, bo ja... Bierz to, bo ci zaraz z rózgi dam. Nie, ja jestem po prostu bardzo miły dzisiaj i jestem naprawdę, czekam tylko... Dziecko, Nubek, czekam Nubek, gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Ja na wakacje? Mhm. Na wakacje... Chciałbym po prostu, żeby wszyscy byli szczęśliwi na wakacje. Genialna odpowiedź, dostałeś świąteczny prezent. Nie, panie Mikołaju, ja nie potrzebuję, Ja jestem dobry dla innych, panie Mikołaju. Proszę. To jak nie chcesz Dilta, to całego spalę. Dobrze, chodź za nami. Nie, dobra, to nie, to ja chcę. Co, chcesz jednak? No dobra, to trzymaj. Dobra, to pal. A dobra, to daję. O, chodź. Ja wiem, co ci się przyda, bo ja wiem, co ci się przyda. Wydaje mi się, że ty masz troszeczkę niedobór podstawowych lekcji. Witamin. Jak długo już chodzisz do przedszkola? Do przedszkola? Tak. 3 lata. 3 lata? O nie, no to zazwyczaj się chyba nie chodzi tak długo, nie? Chodzi. Tak? Elfiku, tak. Chodzi się tak długo do przedszkola? Nie. On mówi, ja wszystko wiem, ja znam całą całe twoje życiorys. Ja wiem, gdzie ty robisz dzisiaj kupę. Gdzie? Kurde, no nie będę zdradzał, bo to jest ohydne. No dobra, sprawdzałem cię, to pewnie wiesz, że lubię pod siebie do... Co? Co ty powiedziałeś? Tak nie robisz kubeczki na kiblu? Nie mam toalety. Czemu nie masz toalety? Dobra, ja to zrobimy dla ciebie toaletę. Ty. I teraz tutaj się wychylasz i robisz. Jest git? To będzie śmierdziało. Będzie lecieć na dół. No, na siedzenia. Pozbierasz to potem. To jest super prezent, ciesz się z niego, gołganie. Dziękuję, Mikołaju. Kolejnym prezentem będzie nauka twoja. Będziesz mógł sobie czytać książeczki. Książki. Nauczysz się w końcu i może pójdziesz do zerówki, a potem do pierwszej klasy. A nie ciągle do przedszkola, bo w końcu musisz awansować do szkoły prawdziwej, a nie do przedszkola cały czas. Całe życie nie możesz. Co? A jak nie znam? No to nie dostaniesz prezentów w przyszłym roku, bo jak to... Nie, to jak... muszę. Musisz się uczyć ładnie, bo inaczej będzie rózga na koniec. Tak, dobrze. No gdzie on idzie? Dobrze, Święty Mikołaj. Co ty robisz? Mam pytanie. Jakie? Ty Święty Mikołaj jest taki gruby, to się zmieścił przez ten komin? A ty wyzywasz jesteś... Mikołaja? Jak ty powiedziałeś do świętego, zacnego Mikołaja?
Nie, po prostu ty jak jesteś taki gruby, to się zmieścisz przed komin. Nie był tak brzydko gruby, ja jestem puszysty. Popatrz jaki on jest. Zobacz, ostatnio cały rok przed świętami trenowałem, biegałem i nie jestem już gruby, ty jesteś grubszy ode mnie, grubasie. No ja jestem, ale ja się zmieszczę, a ty taki jesteś kwadratowy, to ja też się mieszczę, no nie widzisz, a ty jesteś ślepy, bo nie widzisz. Patrz, zauważ jak się mieć, no widzisz. Zobacz. Niech będzie, ała. A ty wiesz co, noob, a spróbuj wejść przez komin. No zobaczymy, czy wejdziesz przez komin. Wejść? No nie, zeskoczyć przez komin, ty głuptasie. Aj, kto jest totalnym głupkiem? No dobrze, totalny już. Głupek. Patrz, surprise'a mu zrobię. Ty, Święty Mikołaj tak dziwnie mówi. O kurczę. Co jest? Czemu on skinął? Aaaa, i co, nie wyszło ci? Wyszło, dobrze spadłem, to co? Ale no nie wyszło, bo byłeś tak gruby, że aż zginąłeś. Dobra, to skończmy tą karuzelę. Nie bij go! Co ty jesteś totalnie nie ten! Naprawdę. Jesteś najgorszym dzieckiem, którego byłem. Nawet nie było tutaj ciasteczek, żeby sobie zjeść. Ja się czuję źle straktowany. Tutaj jestem malutki, wiem, ale czemu jestem źle traktowany? Jestem gorszy? Dlaczego tak się zachowujesz, Nubku? Powiedz nam. Ja dobrze się zachowuję. No właśnie nie. Byliśmy u wszystkich dzieci w tym zacnym mieście i wszyscy byli mili, a ty jesteś tylko niemiły. Dlaczego tak jest? Powiedz nam. Ja niemiły? No. Wydaje mi się, że po prostu wszyscy są tacy bardzo zglani i czują magię świąt, a ja nie czuję. Nie, a to ja mam dla ciebie idealny prezent i myślę, że on ci pozwoli poczuć magię świąt. I będziesz tym samym miły, tak jak reszta ludzi w tym mieście. Nie, to nie jest dirt. To co innego niby? To jest świąteczny sweterek. O. Nie zakładaj go przy nas. Musisz go założyć za zamkniętymi drzwiami. I jak założysz ten sweterek za zamkniętymi drzwiami, to możesz do nas wyjść. I wtedy będziesz magiczny i będziesz już miły dla innych. Nie będziesz taki, jak przypominasz mi tego, takiego zielonego stwora, co zepsuł święta. Nie lubię go bardzo. Ja to w ogóle akurat to palio, nie ja, panie Mikołaju. Nie, taki film był, zapomniałem jak on się nazywał. Gremlin. No, gremlin ohydny, nie, Mikołaj nie lubi gremlinów. A ty właśnie mi przypominasz. Takiego Grincha. No, więc proszę, idź do przebieralni swojej gdzieś, załóż sobie ten sweterek i wróć do nas i zobaczymy, czy się zmienisz. Poczekaj, stań na szybie, stań na szybie. Po co na szybie? Niech on stanie na szybie, tam jest przebieralnia. Gdzie? Idź! O, no, niech się przebiera. Idę do sądu. Dobra, zobaczymy, czy faktycznie się zmieni, jak dostanie ten świąteczny sweterek. Czy się przebierze i będzie już miłym nubkiem, już nie będzie takim złym dzieciakiem. Mikołaju, co się... Mikołaju, co się wydarzyło? Ja jestem dobrym gremlinem. Jesteś bardzo dobrym elfikiem, powiem ci, wszystko wiesz na temat naszego jegomościa, naszego dzieciaka. Dobrze, że sprawdziłeś, że nie chodził do przedszkola. To ja już wiem. Popatrz, co mam pod oczkami, Co masz pod oczkami? Rumieńce. Rumieńce, zrumieniście. Dobra, zjedzmy sobie tutaj, no niestety ciasteczek nam nie zostawił, ale... Ale ja mam to, patrz, Mikołaju nie, fuj. O, no najlepszy elf na świecie. Dobra, to my sobie tutaj będziemy siedzieć, szamać i czekać na tego... Halo. O, już? Halo? No, gdzie jest? Zmieniło się głos. O ja. Gdzie on jest? Czemu ma taki głos dziecięcy? Pod drzwiami? Nie widzę go. O, tu. I co? Ale pięknie, nawet ślina ci nie cieknie już. Co? Jesteś totalnie mądrym dzieciaczkiem. Dziękuję, Święty Mikołaju i elfie. Ale magia oświąt. On wygląda w miarę mądrze teraz. No. Czuję to wszystko teraz. Czujesz teraz powiew świąteczny? Tak. No i super. O, dziękuję. Nie ma problemu.
Merry Christmas, trzymaj prezenty świąteczne, let's go! Ha. Proszę, to wszystko dla ciebie. Ha. Jesteś teraz wreszcie grzecznym chłopcem, grzecznym dzieciaczkiem. Święty Mikołaju, nie wiem, jak mam ci dziękować, ale nikt mi z Pojanowic nie zrobił takiego sweterku. Nie musisz dziękować, nie musisz. Jest przepiękny. Tak. A wiesz, kto tworzył ten sweterek? Ja moimi małymi rączkami. Tak, Elfik robił. Ale jest taki mięciutki. Ici. Pięknie, bardzo mi się podoba. Naprawiliśmy kolejny dom w naszej podróży po całym świecie. Drogi tak Elfiku. Jest. To była piękna przygoda z tobą. Szukamy naszych reniferów. Szukamy reniferów i kolejnych... Pomóc wam, czy dacie sobie radę? Nie, damy radę. Damy radę! Trzymaj się! Macie GPS-a pewnie, co? Tak, GPS-a to... całego świata i widzimy, kto ma zepsute święta i go odwiedzamy. Ho, ho, ho! Trochę, o. No kiedyś takich rzeczy nie było, nie było ciężko, złoty ale... cukier. O. Złoty cukier, dziękuję! Ugotujesz z tego i... Elfik kolejne ciasteczka pyszne. I krystał. Krystał? O, nice! Dziękujemy bardzo! Trzymaj się i żeby ci święta były magiczne dalej! Tak, jest! Dziękuję. Widzimy się w przyszłym roku na kolejnych świątach i mam nadzieję, że wszystko będzie dalej dobrze! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Cześć, dzieciaku! Ja chyba i tak napiszę listy, żeby zostać elfem, ale dobra. Nie ma dzieciaku. Ale kurczę, fajnie wyszło, co nie? Elfik? No, ale nie ma śliny już. Ja myślę, że Nubek załapał teraz taką magię świąt, że będzie najbardziej świąteczną osobą na Wojanowicach. Ze sweterkiem świątecznym. Tak, nawet słuchajcie, nawet ślinę wytarł ubierając ten sweterek, więc totalnie nie wiem, co się odwaliło, ale grubo jest, grubo! Święta na Wojanowicach idą pełną parą. Pamiętajcie, bądźcie z nami, oglądajcie kolejne świąteczne filmy, subskrybujcie channel, bo to jest very good channel. I oczywiście na wojanshop.pl też macie magię świąt, dlatego zapraszam was tam, dołączajcie do naszego kozackiego teamu wojowników Wojana do białego rana. O, a my się z Elfikiem do żegnamy. Do białego rana. O, trzymajcie się. Cześć. Na la.